Nadal nie będzie to łatwy czas, chociaż jesteśmy już umiarkowanymi optymistami. Uważamy, że wyniki zaczną się poprawiać, więcej spółek pokaże dobre rezultaty dzięki przyspieszeniu makro pod koniec roku. Co prawda teraz dwa kwartały spowolnienia, ale później wróci troszeczkę lepszy czas. Spółki są w niezłej kondycji, banki również poprawiają wyniki dzięki rosnącym wolumenom kredytowym, tylko oczywiście ryzykiem pozostają stopy procentowe, które działają w dwie strony. Z jednej strony strukturalnie poprawiają wyceny i poprawiają, jakby zachęcają do inwestycji w akcje, ale z drugiej strony obniżają oczekiwania co do wyników banków w Polsce, które są jednym z najcięższych i największych sektorów i w związku z tym jakby odstraszają inwestycji w banki, bo dynamika zysków by się pogarszała, gdyby stopy spadały. W tej chwili rynki oswoiły się z sytuacją geopolityczną bieżącą, natomiast jej zmiany oczywiście są pilnie śledzone. Gdyby nastąpiła na przykład eskalacja konfliktu na Ukrainie, to na pewno, czy kolejne rundy ciężkich sankcji, no to na pewno rynki będą reagowały w dół. Natomiast jeżeli sytuacja pozostanie na poziomie obecnym lub nawet lekko będzie się stabilizować, to oczywiście pozytywnie.